Dzień dobry, kariera w Bolton Wanderers zbliża się do końca trzeciego sezonu. Tak planuję, żeby być może nawet w czterech kolejnych odcinkach zakończyć ten trzeci rok naszej wielkiej brytyjskiej przygody. Dziś zaczynamy od meczu z Manchesterem City i dlatego nie zagra dwóch piłkarzy wypożyczonych z tamtego zespołu. Mowa oczywiście o Harwoodzie Bellisie, czyli naszym środkowym obrońcy, oraz niestety o człowieku, który wielokrotnie ratował nam tyłek w tym sezonie, czyli o Gavinie Bazunu. Do tego jeszcze z dobrych informacji kontuzjowany jest zresztą jak zwykle Kieran Gibbs, kontuzjowany jest Ronan Dersi, więc nasza obrona jest przemeblowana. Na ofensywnej pomocy zagra młodziutki Daniel May, dlatego świeć panie nad naszą duszą losowania pucharów tych angielskich. No, ewidentnie nam nie sprzyjają, jak nie Arsenal, to jakiś Manchester City. No i nasza przygoda zwykle bardzo szybko się kończy. Zanim przejdziemy do tego spotkania, to jeszcze pokażę wam, że rozegrałem 29. kolejkę Championship. Wygraliśmy 3-1 z Reading. Zapytacie, dlaczego nie pokazywałem tego meczu, tylko zagrałem sobie sam. Ja wam odpowiem, że nie mam pojęcia. Chciałem po prostu rozpocząć od grubego meczu w czwartej rundzie Pucharu Anglii. Później zobaczymy sobie mecz z Brentford i zakończymy meczem z Nottingham Forest, żeby odpuścić sobie oglądanie tych rywali z dolnej połówki tabeli. Co do naszych skautów, to jak widzicie mamy styczeń już 2022 roku, więc najwyższa pora zainteresować się piłkarzami, którym kończy się kontrakt wraz z końcem tego sezonu, ponieważ bodajże w najwyższej klasie rozgrywkowej, w razie jakbyśmy awansowali do Premier League, na wszystko trzeba być przygotowanym. Tam można mieć jedynie dwóch piłkarzy wypożyczonych, z tego co czytałem w zasadach, może się mylę, może nie. I dlatego też zatrudniłem dwóch nowych skautów, którzy pracują już nad szukaniem tych piłkarzy, którym kończy się kontrakt. Mamy Irlandczyka, to jest bardzo słaby Irlandczyk, ale najlepszy niestety z dostępnych. Nieco lepszy jest Walijczyk Terry Moore oraz do tego Szkot Alan Morrison, ponieważ jak dobrze wiecie, tylko z tych krajów ściągamy piłkarzy, plus oczywiście z Anglii. No to co, to my powoli przechodzimy już do tego meczu z Manchesterem City. Tutaj macie komplety wszystkich drużyn biorących udział w tej czwartej rundzie. Jak widzicie, dosłownie każdy trafił lepiej ode mnie, więc no troszkę niefarta. Mamy 8-0 kurs na naszą drużynę. Skład już wam przedstawiłem, więc zaczynamy mecz z The Citizens. Gramy oczywiście na własnym stadionie, jak to bywa w Pucharze Anglii. Tam na napadzie mamy Sergio Aguero, Jadon Sancho powracający do Manchesteru City, Gabriel Jesus na skrzydle prawym. Ciekawe, ile kosztował odkup tego piłkarza, 89 milionów funtów. Arthur z Philem Fodenem na środku pomocy, to jest ciekawe, Rodri za ich plecami. Aymeric Laporte, John Stones na środku obrony, Dionku i Zinchenko na skrzydłach obrony, no i jest rezerwowy golkiper na bramce. No, naszego golkipera to nawet nie będę wam przypominał. Minuta trzecia tego spotkania. Jordan Boone doznał urazu, czyli drugi z naszych lewych obrońców. No, mecz nie mógł się zacząć lepiej, aczkolwiek mamy jedyny jak na razie strzał w tym meczu i to celny na bramkę Muricia. Posiadanie piłki również jest na naszą korzyść. Żółta kartka dla Daniela Maya i Harvey Elliott wrzuca piłką na Josha Emanuela i musiał teraz Arianet Muric nieźle się napracować, żeby obronić ten strzał naszego prawego obrońcy. Teraz dość intensywny pressing drużyny Bolton Wanderers, no ale powoli, weź ten kursor, powoli będzie akcja zmierzała w kierunku naszej połowy. Jest tu Sergio Aguero, bardzo głęboko cofnięty napastnik gości, piłka do Jadona Sancho. Jadon Sancho! Jezus Maria, dlaczego? Dlaczego ja nie mam rezerwowego bramkarza? Dlaczego ja nie mam? A, bo nie mam pieniędzy, jesteśmy biedni jak mysz kościelna. Fajnie się tak generalnie gra bez golkipera między słupkami własnej bramki. Harvey Elliott troszkę osamotniony teraz dopiero pokazuje się. Josh Emanuel położył na ziemi tam Jadona Sancho, więc no, będzie miał wspomnienie do końca życia, będzie o tym wnukom opowiadał.
nasz prawoobrońca. No i Jordan Boone odgrywa piłkę do Herbiego Kane'a, Glenn Rea, Daniel May! No i Harvey Elliott, proszę bardzo, 43. minuta. Nie mogłem się aż tak cieszyć z tego strzału, z tego gola naszego prawego skrzydłowego, bo zacząłem się śmiać sam z siebie, jak próbowałem wymienić nazwisko naszego ofensywnego pomocnika, za co przepraszam. Mimo wszystko nie jestem zadowolony i nauczony karierą w Pogoni Szczecin, gdzie wygraliśmy z Juventusem, wygraliśmy z Realem Madryt, wygraliśmy z RB Lipskiem 2 razy. Będziemy sobie ofensywnie lecieli w drugiej połowie tego spotkania. No nie mamy nic do stracenia, no bo że odpadniemy, no to nikt się nie będzie z nas chyba śmiał. Tymczasem Gabriel Jesus. I mamy interwencję Matthew Alexandra, więc ładne zachowanie naszego rezerwowego golkipera. 6 strzałów mamy na bramkę, 5 celnych, bardzo ładna celność tych uderzeń. I po raz kolejny teraz naszej bramki broni Aleksander. Kilka minut później John Stones rozpoczyna od rzutu wolnego. Jest Rodrigo, skierował piłkę na lewe skrzydło. Jadon Sancho do Sergio Aguero, piłka po rękach Matthew Aleksandera, no tego w cudzysłowie nazwijmy to goalkeepera, wszedł Ali Crawford, a nie, jeszcze nie wszedł, teraz powinien wejść. Aha, myślałem, że jakiś rzut rożny będzie dla nas, jednak nie, będzie to stały fragment gry dla The Citizens, na szczęście strzał niecelny, no i mamy bardzo niewiele czasu, żeby jeszcze uratować ten mecz i żeby rozegrać rewanż, nie, na stadionie Etihad. Muric, bardzo ładne wyjście z bramki golkipera drużyny Massimiliano Allegrego, tak jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, to odkryliśmy Phil Foden. Bardzo ładne przyjęcie piłki podaje na prawo do Raheema Sterlinga, który przed chwilą dosłownie pojawił się na boisku. Podanie na długi słupek, główka Jadona Sancho i w ten sposób niestety pożegnamy się najprawdopodobniej z tym pucharem Anglii. No nie oczekiwałem tutaj wcale jakichś fajerwerków, aczkolwiek fajnie by było gdzieś tam zawsze zaliczyć taką piękną historię, eliminując City. Z tego co pamiętam, w którymś tam sezonie wyeliminowaliśmy Southampton, nie? I póki co to jest chyba nasze największe osiągnięcie. No ale dobrze, kończymy to spotkanie, gratulujemy Manchesterowi City, życzymy drużynie Allegrego wygrania całego tego pucharu. Będziemy mogli się chwalić, że dostaliśmy łomot od późniejszego triumfatora. Jordan Boone na szczęście tylko na 3 dni, to jest przeciążenie mięśni łydki, więc spoko. O, Gareth Southgate na bank przyjechał na stadion, żeby obserwować potencjalnych kadrowiczów z naszego zespołu. Ej, naprawdę przyjechał oglądać naszych kadrowiczów. No, może i wypożyczonych z Liverpoolu, ale proszę bardzo, nawet w Championship można tak się pokazać, żeby selekcjoner reprezentacji Anglii zwrócił na ciebie uwagę. No ale dobra, wracamy teraz do smutnej, szarej rzeczywistości. Za chwilę przesymulujemy sobie spotkanie z Oxford. Trzymamy kciuki, żeby tam wszystko poszło po naszej myśli i kontynuujemy naszą drogę do Premier League. O nie, niewiarygodne. Matthew Alexander nie zagra przez 7 kolejnych tygodni. Jamesa Dana sobie zatrudniłem jeszcze jako naszego nowego analityka. W miarę te atrybuty są na dobrym poziomie, więc mam nadzieję, że będzie wyręczał mnie w rzeczy, której w menadżerze nie lubię najbardziej, czyli w przygotowaniach do kolejnego rywala. Tuż przed meczem już jesteśmy przeciwko Oxford United, okupującej drużyny miejsce 14. Jesteśmy faworytami, może nie aż tak zdecydowanymi, jak do tego się zdążyliśmy przyzwyczaić, ale no liczę na zdobycie 3 punktów też, pomimo tego, że nie zagra Harvey Elliott, który nabawił się grypy. Grypy. Złapał jakiegoś wirusa, jest grypa i Harvey'a Elliota w związku z tym nie ma. Na środek pomocy wraca Ronan Dersi. Harwood Bellis na szczęście wraca na środek obrony. Jeszcze większe szczęście, że Gavin Bazunu i Kieran Gibbs również już są na boisku, więc zgodnie z zapowiedziami symulujemy to spotkanie i nie zmieniłem mentalności, która jest ostrożna na spotkaniu
domowym, no chyba, że zmieniłem, ale nie pamiętam tego. Mniejsza o to, wygrywamy 2-0. Neil Spencer oraz Taylor Harwood-Bellis w drugiej połowie wyjaśnili całe to spotkanie. MVP, nasz właśnie środkowy obrońca, jego nam zabrakło ewidentnie w starciu przeciwko Manchesterowi City. No cóż mam wam powiedzieć, 16 kolejek do zakończenia sezonu 2021-2022. Bolton jest wiceliderem tabeli i nad siódmym Brentford mamy już 8 punktów przewagi i to też jest warte uwagi, ponieważ z Brentford właśnie zmierzymy się w kolejnym spotkaniu, nie będzie to mecz łatwy, jedziemy na wyjazd. Tak więc do zobaczenia już za kilka dni. All right, przed nami 31. kolejka Championship. Sytuacja nasza w tabeli jest naprawdę dobra. 18 zwycięstw, 5 remisów, 7 porażek na naszym koncie. W tym to zwycięstwo, pamiętacie, z West Hamem. Z West Hamem jeszcze w tym sezonie zagramy, nawet jakoś chyba niedługo. O właśnie, to będzie w kolejnym odcinku. Znowu będziemy grali z liderem tabeli, tym razem jednak na stadionie w Londynie. No tutaj Bolton faworytem już nie jest, ale to, co mówiłem przed przerwą, że no, to jest naprawdę dla nas ogromna szansa, żeby odskoczyć od tej strefy, która nie gwarantuje nam nawet barażów o awans do Premier League, a to jest cel minimum już teraz, no bądźmy poważni, bądźmy szczerzy. Top 6 jest dla nas jak najbardziej w zasięgu. Te baraże byłyby naprawdę bardzo emocjonujące na zakończenie tego sezonu. No i mam nadzieję, że do nich doprowadzimy. No chyba, że uda nam się awansować bezpośrednio. Ciągle Joel Valencia w drużynie z Brentford. Oczywiście były mistrz Polski. No w tamtym sezonie aż 28 spotkań ligowych. No te liczby jednak niepowalające. Mam nadzieję, że dzisiaj ich nie poprawi. Wystartowaliśmy 80% posiadania piłki naszej drużyny po pierwszych 15 minutach, to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, Kelechi i Iheanacho teraz prosto w Gavina Bazunu. Ciekawe, czy gdzieś tam w ciągu swoich karier Bazunu właśnie z napastnikiem Brentford się spotkali. Niewykluczone. Neil Spencer, pole karne drużyny gospodarzy, ale niestety na posterunku jest Gunnarsson. 18 minut za nami. Kieran Gibbs, bardzo daleki wrzut w pole karne. Jest jeszcze odbiór Ronana Dersiego po długim rogu piłeczka i mamy 1-0 w trakcie meczu wyjazdowego, co cieszy bardzo, bardzo mocno. I umacniamy się zatem na pozycji numer 2, już 5 punktów przewagi nad trzecim w tabeli Derby, no ale w tym meczu jeszcze oczywiście nic rozstrzygnięte nie jest. Barnsley wygrywa w tym momencie z Nottingham Forest i wobec tego jeszcze uciekamy od drużyny Nottingham na 6 punktów, czyli kolejna pozytywna wiadomość. Tymczasem Kelechi i Iheanacho bardzo wysoko wyszedł do tej piłki Gavin Bazunu i bałem się o jakiegoś tam lobika. Na szczęście na to się Iheanacho nie zdecydował. Powolutku, tutaj już 20 minut zaledwie do zakończenia tego spotkania. Będzie akcja gospodarzy, chociaż tutaj piłka powędrowała prosto na głowę Harvey'a Elliota. Nottingham już wyrównał w swoim spotkaniu Da Silva, ale już Nottingham traci ten remis. No ale dobra, skupmy się na tym, co się dzieje na stadionie Brentford. Neil Spencer znakomicie wyprzedził swojego rywala. Neil Spencer już w polu karnym. Spencer po długim rogu niczym Ronan Dersi w pierwszej połowie, ale no niestety na nic się to zdało. Około 15 minut, no teraz jest do zakończenia meczu. Yearwood do Josha Da Silva. Staramy się gdzieś tutaj tak delikatnie szczypać pomocnika rywali. Teraz Kieran Gibbs mógłby dać radę odebrać tę piłkę i odbiera. Robi to były reprezentant Anglii. Piękne zachowanie naszego lewego obrońcy. Teraz zamienił się pozycjami z Liamem Millarem, który pozostał właśnie na lewym skrzydle defensywy, cofnięty Glenn Rea po piłkę, odebrał ją od Bazunu i rozgrywa prosto pod nogi rywala Berahino, no i teraz powinien całować po stopach Gavina Bazunu Glenn Rea po tym, co zrobił kilka już minut temu. Joel Valencia do Kelechiego i Iheanacho, ładnie rozegrana piłka w parze między tymi dwoma zawodnikami, no i oczywiście tracimy bramkę w 83 minucie tego meczu. Ograna prawa strona naszej defensywy, nie wiem, czy tam był Josh Emanuel, czy kto inny przy okazji tego stałego fragmentu gry, no ale faktem jest, że oddalają się od nas te 3 punkty, na które tak ciężko, kurczę, w tym meczu pracowaliśmy, no i prawdopodobnie nie uda nam się
odskoczyć od tej strefy tutaj 2-7, tak to nazwijmy. No niestety, kurde, chociaż jeszcze jedna minuta. Będzie Kieran Gibbs wrzucał w pole karne, oby nie w ręce bramkarza, bo to często tak się zdarza. Ronan Dercy, gol! Jest 2-1, ależ... Już myślałem, że wykrakałem, że bramkarz złapie tę piłkę, ponieważ no miał już ją praktycznie w rękawicach. Tymczasem Ronan Dercy uprzedził golkipera rywali i to właśnie on zostaje bohaterem dzisiejszego meczu. W 18.93 minucie strzela gole i pokonujemy jednak Brentford. Chyba powiedziałem tam mniej więcej coś, czego moim piłkarzom powiedzieć nie chciałem, ale dobrze. I tak zareagowali na to wszystko pozytywnie. No i proszę Państwa, 19 zwycięstwo w tym sezonie ligowym, strata 13 punktów do West Hamu, no ale co najważniejsze, 4 punkty przewagi nad trzecim w tabeli Leeds. Derby spadło jeszcze niżej i do końca 15 kolejek Championship. Czy Bolton, będący Beniaminkiem, nie tylko obroni się przed spadkiem, bo takie były oczekiwania zarządu, ale jeszcze awansuje na czoło tak naprawdę angielskiej piłki. Wiele będzie zależało od tych kolejnych spotkań, między innymi od tego z 19 Huddersfield, żeby tam właśnie z takimi ogórkami nie potknęła nam się noga. O, w ogóle swoją drogą 1 lipca Liam Miller odchodzi do Rangersów. Odchodzi do Rangersów. Ciekawe jak to tutaj, no tak, na koniec kontraktu, no ale to z Rangersami nie mamy prawa rywalizacji, tym bardziej, że Anglikom niestety angielskie kluby mogą proponować umowy miesiąc przed zakończeniem okna transferowego, co miesiąc przed końcem sezonu, co jest trochę takie głupie, bo sami siebie tak naprawdę krzywdzą, nie? Bo takie Rangers może przyjść w dowolnym momencie, skorzystać z tego prawa Bosmana i podkraść piłkarza, no ale dobra, no raczej i tak o Liama Millara nie mieliśmy prawa marzyć. Tun, 1,80 bukmacherze płacą na nasze zwycięstwo. Nie dziwię się, ponieważ Huddersfield jest naprawdę mocno rozczarowujące w tym sezonie. Jest Steve Mounier, między innymi na wicekapitanie, Aaron Mooy na kluczowym graczu, ale my się takich nazwisk nie boimy. Na środku obrony dzisiaj zagra Ian Grayson w miejsce Harwooda Bellisa i poza tym nie ma ani jednej innej zmiany. Lecimy na ofensywie, ponieważ gramy na The University of Bolton Stadium, więc nie mamy się tak naprawdę czego bać, ponieważ zaraz zobaczycie, w jak pięknym stylu pokonujemy drużynę Huddersfield po golu Kierana Gibbsa w 85 minucie. No dobra, nie, wycofuję to wszystko, co wcześniej powiedziałem, ponieważ Huddersfield to jest uznana marka w angielskiej piłce, jeszcze nie tak dawno przecież uczestnik Premier League, więc mieliśmy prawo mieć problemy w tym spotkaniu. Derby remisują swój mecz, Leeds niestety swoje spotkanie wygrywa, jeżeli chodzi o Brentford, West Ham również wygrywa, Brentford w ogóle tutaj widzę, że nie grało od tej porażki z naszą drużyną. Bristol City wygrywa i nasz kolejny rywal, czyli Nottingham Forest, również meczu jeszcze nie rozegrał, więc mamy 65 punktów przewagi, 65 punktów, 4 punkty przewagi nad trzecim w tabeli Leeds i możemy zmierzać do piątego już dzisiaj meczu. I mamy 9 spotkań bez ligowej porażki z rzędu. Ostatnia bodajże była tutaj w starciu z Crystal Palace, dokładnie. Już było chyba kilka odcinków temu, wtedy w pierwszej minucie już dostaliśmy gola na własnym stadionie, później tylko remis przeciwko Sheffield United, więc naprawdę złapaliśmy po raz kolejny w tym samym momencie sezonu taki gaz. Pamiętam, to w tamtym sezonie chyba złapaliśmy taki właśnie gdzieś w okolicach stycznia i polecieliśmy na nim, przepraszam, aż do zwycięstwa w trzeciej lidze angielskiej, więc no, nic nie stoi nam na przeszkodzie, żebyśmy ten wielki sukces powtórzyli. O, bo dziś właśnie Nottingham Forest będzie podejmowało drużynę Brentford, więc z miłą chęcią zapoznam się z wynikiem tego spotkania i z miłą chęcią bym zobaczył na przykład remis, między innymi 1-1, ponieważ taki właśnie tutaj pada, więc już nad Brentford, moi mili państwo, mamy 10 punktów przewagi, czyli 3 ostatnie mecze możemy sobie teoretycznie odpuścić, więc już za 9 kolejek... Nie, co ja gadam? Nieważne. Już za niedużo kolejek możemy cieszyć się minimum z awansu do baraży.
Swoją drogą ja tutaj otrzymałem już blisko 150 raportów na temat piłkarzy, którym kończą się kontrakty i jest tu naprawdę kilka bardzo wartościowych nazwisk, jak na przykład Dan Crowley, zobaczcie, w miejsce, nie wiem, Harvey'a Elliota czy kogoś innego, śmiało taki piłkarz nawet na Premier League mógłby się nadawać tam gdzieś do walki o utrzymanie moim zdaniem. No ale wszystko zdeterminuje to, jaki budżet dostaniemy po tym, jak przykładowo wywalczymy sobie awans do Premier League. Wtedy zarząd poinformuje o wyjściowych budżetach. Prognoza naszego klubu jest naprawdę na dobrym poziomie i liczę na to, że już niedługo wyjdziemy z tej takiej finansowej zapaści. Jeszcze 26 milionów funtów mamy do spłaty. Skończy się to dopiero za 4 lata i kilka miesięcy w roku 2026, no ale no, w końcu się skończy. Bęk! Jesteśmy już w 33. kolejce na stadionie Nottingham Forest, dobrze nam znanego z pewnej kariery, gdzie Nottingham udało nam się do Premier League awansować. No ale dobra, o tutaj tym razem pada deszcz. Nie, wyjątkowo nie nad naszym stadionem. Teraz głupia nasza strata w środku pola. Boże, jakby się udało wygrać to spotkanie, to byłoby dzisiaj piąte czy czwarte spotkanie ligowe wygrane przez nasz zespół. Chyba piąte, bo dwie symulacje. Trzeci mecz, który... A nie, przepraszam, czwarte, bo tylko dwa mecze ligowe. No nieważne, no. Gramy. 21. minuta tego spotkania i Breeze Samba, dobrze nam znany z poprzednich FM-ów, od bramki jest z lewej strony. Siema, no ale bardzo dobra interwencja Josha Emanuela, gorzej niestety z odegraniem, tak jak ostatnio Glenn Rea w tym spotkaniu, lolej, ale bardzo dobre ustawienie Gavina Bazunu. Tak patrzę po składzie właśnie, których piłkarzy kojarzę z drużyny Nottingham Forest i chyba naprawdę tak naprawdę tylko tego Joe Loleya kojarzę. Tu się cały skład absolutnie wymienił już drużyny gospodarzy, która to niestety w 23 minucie za sprawą Kena Siema wychodzi na prowadzenie i robi nam się już od początku tutaj problem, choć Josh Emanuel, podobna akcja do tej, którą widzieliśmy w przedostatnim spotkaniu. Tam Ronan Dersi zapewnił nam 3 punkty, Breeze Samba. Sprytne zachowanie, to nawet nie był Neil Spencer, to był Ronan Dersi właśnie. Starał się przeszkodzić golkiperowi rywali, Siema do Savila. Ten na lewe skrzydło jest wrzutka i całe szczęście, że na spalonym znajdował się Rafa Muica, ponieważ już mielibyśmy bardzo, bardzo poważne problemy w tym meczu. West Ham w ogóle w tym sezonie jest niesamowity. Oni przelecieli tę ligę po prostu jak przecinak, nie? To jest naprawdę imponujące, w jakim stylu West Ham wróci, bo to nie mam wątpliwości, że wróci do Premier League. 57 różnica bramkowa naprawdę robi duże wrażenie i być może takie wrażenie w jednej z ostatnich akcji tej pierwszej połowy zrobi drużyna Bolton Wanderers, Liam Miller naciskany przez Joe Loleya. Leeds prowadzi z Sheffield United, co nie jest dla nas dobrą niestety informacją. Josh Emanuel, jesteśmy już na połowie rywali. Josh Emanuel schodzi do środka, Glenn Rea odgrywa do Herbiego Kane'a. Ten zagrywa na lewe skrzydło, trochę wyrzucając Liama Millara, który powalczył jednak z obrońcą rywali. Wrzucił piłkę na Neila Spencera, ale Neil Spencer ostatnio naprawdę jest bez formy. Średnia około 6,75 w 5 ostatnich spotkaniach. Coś niestety zaciął się nasz napastnik. Ali Crawford i Dennis Politik w miejsce Ronana Dersiego i Harvey'a Elliota. Piłka na Neila Spencera. Zastanawiałem się, czy nie wprowadzić Eddiego Browna, ale no kurde. Po tak fenomenalnym sezonie wykonaniu naszego snajpera, no głupio mi go po prostu zdejmować z boiska, ale no Yuri Ribeiro niestety, lewy obrońca, którego gdzieś miałem w jakimś klubie, tylko nie pamiętam w którym. I już niestety Nottingham na własnym stadionie ucieka nam na dwa trafienia, no kurde, no, było do przewidzenia, że będzie ciężko. Nottingham teraz wskakuje na czwarte miejsce i ma tylko 5 punktów straty do naszego zespołu. Ali Crawford w pole karne. Był tam Josh Emanuel. Był również Robinson, który pojawił się kilka minut temu na boisku. Teraz jeszcze zarobił żółtą kartkę. No dobra, no tu raczej trzeba będzie uznać wyższość, ale i tak myślę, że to jest naprawdę fenomenalny odcinek w naszym wykonaniu. Dwie porażki z Nottingham Forest, jednak z
bardzo dobrą drużyną, od której przed sezonem tak naprawdę powinniśmy dostać wielkie baty. No i od Manchesteru City tutaj cała sprawa jest wiadoma. Bądź co bądź, zaczęliśmy na drugim miejscu ten odcinek. Kończymy ten odcinek również na miejscu drugim. Derby przegrywa, Brentford wygrywa, Bristol City przegrywa, więc tak naprawdę nie jesteśmy jedynym zespołem z czołówki, który tutaj w tej kolejce punkty stracił. Do końca 13 zaledwie spotkań, więc tak jak mówię, gdzieś tak 3 odcinki i powinno być już po sprawie w sezonie 2-1-2-2. Dzięki Wam bardzo serdecznie za oglądanie i nie zapominajcie, żeby pozytywnie jakoś mój materiał ocenić. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia. Cześć.